Wiecie co, teraz mi się uda, patrzcie, teraz mi się uda, jestem tego pewien na 100 miliardów. O! Jezu! Okej, zagapiłem się troszkę, chciałem rzucić w niego dzieckiem, ale mi się nie udało. Hej, cześć, witam was z tej strony Nesco, dzisiaj nowy odcinek z Happy Wheels i dzisiaj zaczynamy z levelem Nesco wyzwanie, który to jest właśnie o ten, od Paweł Randzi. Jezu, już musiałem wetchnąć troszeczkę powietrza. To jest Nescod wyzwanie, czyli trzeba być ostrożnym. Tam jest niespodziewanka z tyłu, widzę, dobra. To jest mielonka, poważna mielonka. Tutaj trzeba się jak najdłużej utrzymać, to jest survival. Kto wytrzyma dłużej, to będzie lepszy. Kto wytrzyma dłużej, to będzie lepszy. Jezu, jeszcze żyje, jeszcze żyje. Arbuzy mnie ratują, arbuzy mnie wszystko mnie ratuje. Dobra, próbujemy jeszcze raz testat level, czemu nie. Zobaczymy, co to jest. Cała mapa. Jeśli, jak to przejdziesz, to jesteś największy hardcore na YouTube. Mapa jest bardzo trudna, ale do jechanie do mety bez uszczerbku na zdrowiu jest niemożliwe. Moja pierwsza mapa przed tobą, 5 wyzwań. Przed każdym wyzwaniem będzie opis tego wyzwania. Czerwone linie wyznaczają początek i koniec wyzwania. Okej, tu jest pierwsze wyzwanie, ale było za trudne. Okej, tutaj w takim razie nie ma. Wyzwanie drugie, kusza, wyzwanie wydaje się łatwe, będą strzelać w ciebie kusze. Niewidzialne kusze, oż w dupę jeża. One naprawdę są niewidzialne. Ucieknij przed meteorytem. Okej, poczekajcie, wiecie co, to ja może najpierw rozwalę, a wiecie co? O, właśnie. Widzieliście to? Widzieliście, jakie jaja? O Jezu. Okej, próbujemy jeszcze raz. Ja wiem, że mi się uda, musi mi się na pewno, to mi się na pewno uda. Czekajcie, rzucimy tutaj dzieckiem. O! Jest! Dobra, to gówno nam dało tak naprawdę, gówno nam dało, bardzo duże gówno nam to dało, tak. Ucieknij, prawda? Jak dobra, uciek, okej. Przejdź, Jezu! Monowe pole! Nie! Już tak blisko byłem! O! Holy shit, wbijemy się w ścianę. No weź, kuźwa, uciec do meteorytu jest bardzo łatwo, ale nie wbić się w ścianę już jest o wiele, wiele trudniej, no. Okej, czekajcie. Jak ty to zrobiłeś? Jeszcze synek dojechał, no super po prostu, no. Holy shit, okej. Jest, jedź, dobrze, udało się. Przejdź pole minowe. A skąd? Ale wygrałem! Jestem największy hardcore na YouTube, kurde! Nescot Nuda 5, siema Nescot i gracz, to jest Nescot Nuda 5! Jest to ball throw, ponieważ nie miałem pomysłu przygód z kiblem. Żartowałem, niedługo zrobię przygody z kiblem, jeśli będę miał czas, miłej gry i powodzenia! Dziękuję ci bardzo, lecimy z tym koksem! I śmierć, okej. Ale patrzcie, żyje ciągle, wygrana! Wygrana od nocy do rana, jest! Nesko niemożliwe. Taka, jak sama mapa wskazuje, tu mamy do czynienia z nich posible 100%. Przeszedłeś, zapisz powtórkę. Okej. Ja pierdzielę, jetpack mi się do dupy przyczepił, no nie mogę, no. No patrzcie jakie! Tutaj mają jakieś kurde pchanie do pogo, czy co? Dobra, nie mam zamiaru tego przechodzić, sorry, nie da się tego przejść. Dobra, i Nesco niemożliwe 99%, cześć, to moja pierwsza maka zrobiłem ją w 30 minut, no nie jest to zajebista. Mapka polega na jeździe i jest impossible 99%, poziom hard, easy, possible 99%, easter egg, impossible 55%, what the fuck? Co kuźwa? Przepraszam bardzo, co kuźwa? Gdzie jest ten easter egg, przepraszam? No ej, hello! Hello! Gdzie jest ten easter egg? O, wygrałem Mister Egga, wygrałem Mister. To pogo jest impossible, chociaż dla ciebie pewnie easy peasy. No się przejść, testowany, wykorzystaj miny. Ej, ale poczekajcie, czy ja tam mogę grać inną postacią? Mogę grać inną postacią, okej, Jaśkinowiec jestem. Jestem Jaśkinowiec, okej. Śmierdzący Jaśkinowiec jestem, okej. Scott Calton, nie wiem kto to jest, ale okej. Wow, miny mi wybuchły, kurde, no. Miny mi kurde wybuchły, normalnie chciałem mnie zabić, ja pierdziule, nie wierzę w to. Jak ja mam tam teraz wskoczyć, przepraszam bardzo, przecież tam się wskoczyć, kurde. What the fuck? Ja się pytam? I know that we can do it, jaki fuks. Ja nie mogę. Panie, jak ty to zrobiłeś? Naucz mnie tego. Naucz mnie, jak poświęcać. Wow. Dobra, tego się w ogóle nie spodziewałem, że tak może się stać. Oh my foot! Oh my foot! Oh my footer, mother of footer!
Ja pierdziule, Filter Powietrza, nie wiem czy kojarzycie, z Seven Days to Die. No come on, ja pierdziele. Jak ja mam tam skoczyć, ja się pytam. O, na przykład tak. Dobra, Nescott w spinaczce. No kurde, co za debil. O, jest. Okej, okay, udało się. Checkpoint na starcie, iść w lewo. Ja pierdzielę. Okej, tu jest niby jakiś checkpoint. Okej, to jest checkpoint, że chyba mogę po prostu przejść sobie te parę metrów, żeby nie trzeba było skakać przez to, tak? Okej, na to bym nie wpadł. Czyli zawsze, od teraz zawsze jak będzie jakaś mapa, będę sprawdzał, bo po prostu pójść do tyłu, tak? O, pójść do tyłu. O, ja tak robię, pójść do tyłu. Jak ja mam tam kuźwa wskoczyć? Mogę na to wskoczyć? Mogę. A mogę teraz na tamto wskoczyć tam gdzieś na górę? O, mogę, okej, okay, super, okej. Okay. O! Udało mi się, patrzcie, widzicie to? Widzicie to? Udało mi się, jestem z siebie dumny! 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 Okej, okay. Ciągle jestem z siebie dumny, tak, dokładnie. Tak, dobra. Panie, dobra, okej, tutaj, dobrze, źle, teraz, dobrze, idealnie, super. Udało mi się, kurde, ja nie wierzę, że mi się udało. Ułatwienie? Jakie ułatwienie? Prawdziwy Nesko, dziękuję za zagranie serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję za level, był superb. A tu podobno jest super great, czy tam pretty great, nie wiem. Dobra, Nescott i inni, to moja kolejna mapa z Nescott i Nescott przygoda. Mam nadzieję, że się spodoba miłej gry Nescott przygoda 2. Averix Pompa, pozdrawiam cię, dobra, lecimy. Siema ludzie i Nescott, to wiedziałem, że tutaj gdzieś będzie takie coś, wiedziałem po prostu. Tu musisz latać rowerem, ja umiem latać rowerem, więc spokojnie, uda mi się. Oh fuck. Oh fuck! Okej, poczekajcie, wiecie co, muszę jeszcze raz przejść rowerem. Rowerem, rowerem. Kuźwa, jedź panie, jedź. Nie daj się zabić, proszę cię, nie daj się zabić. Dobra, tutaj musimy odskoczyć. Dziecko, leć, dobra, leć samo dziecko w takim razie. Bo tatuś, przepraszam cię bardzo, ale utknął niestety, to ja polecę dzieckiem, okej, okay, jest! Wygrałem! Wygrałem, tylko mnie nie zaliczyło, bo dziecko wpadło, a nie ojciec, ale wygrałem i tak wygrałem, yo, ludziska, dobra, przejdę jeszcze raz, niech wam będzie, no. O, moje dziecko, ja chciałem je rzucić w tego, o, właśnie w tego, okej, okay, nieważne, nieważne, tego nie było, wiecie co, teraz mi się uda, patrzcie, teraz mi się uda, jestem tego pewien na 100 miliardów, o, Jezu, o, okej, zagapiłem się troszeczkę, chciałem rzucić w niego dzieckiem, ale mi się nie udało, okej, przeleciałem, tego nie chciałem zrobić, przepraszam. Fuck! Czekajcie, może mi się uda, czekajcie. Fuck! Odcięło mu, kurde, podzieliło go na pół dosłownie. Fuck! Dobra, raz wygrałem, to mi się zaliczy. Superb było. Nescott Gimby z IT1. O matko, witaj Nescott, to moja pierwsza mapa dla ciebie. Jak ci się spodoba, to daj 5 gwiazdek, powiem. Powiedz, czy chcesz więcej. Ta mapka, a jak będziesz chciał więcej mapki, to da prędzej poradnik do dalszych mapek, ale tylko ta część będzie poradnikiem, okej? Okay. To ty, to ja. A więc historia na tej mapie przedstawia się tak. Armia głupich gimbusów zaczęła się wyzywać od rudych chujów i ty dostałeś w kurw i chcesz zabić ich króla. Witaj Nescott, ja jestem mędrcem i pomogę ci przeżyć w tym świecie. Okej, okay. A więc co powinieneś wiedzieć o tej postaci? To najlepiej jechać na tylnym kole, bo będziesz zabijał koso od kosiarki, wypróbuj to. Okej, udało mi się, to jest najważniejsze. A może za pomocą pojazdu wspinać się na samochody i wszystkie przeszkody. Jak mam się wspinać, przepraszam bardzo. A no mogę! O w dupę! Ty paście na to, normalnie Spider-Man! Daj inną mapę, tylko niech będzie coś do roboty, a nie jakiś tutorial, dobra? Nescott Freeze Wall. Oto Freeze Wall dla Nescotta i innych graczy. Mapkę robiłem ponad 2 godziny, myślę, że wam się spodoba. Okej, zobaczymy. Easy. Fuck, dlaczego tak dziwacznie wylatuje? No kurde! Wszystko mi popycha, wszystkie rzeczy mi popycha, tak? No i jak ja mam to teraz przejechać, jak to wszystko wylatuje w powietrze, kurde? Nie, dlaczego akurat tak? O! Patrzcie na to! O! Jest! Wiedziałem, że mi się uda, wiedziałem! Dawaj, superb i lecimy z następną stroną. Jak te levele się szybko pojawiają? Ja nie mogę. Nescott i kościarka, pozdrawiam z Kilmontowa. Ja też cię bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobra, jedziemy! Mam kilka porad, ja wiem jak, kurde! Dajesz! Tam jest jakiś wiatrak pod spodem z tego co widziałem. Poczekajcie. Tam jest wiatrak dalej, on mi pomoże, panie przewodniczący. Jest, udało się. O, fuck.
Dajesz! Uwolnij się, dobrze! Dobrze! Tak się to właśnie robi! Tak się to właśnie robi, kochani! Widzicie to? Widzę to! O! What the fuck? Dlaczego? Kto dał tego pana na Battle Runa? Przecież to jest impossible. Nie! O, udało się, patrzcie, ty. O, ja pierdzielę. Okej. To chyba wtedy też mogłem wygrać, tak mi się wydaje. Dobra, wygrałem, kochani, wygrałem. I jeszcze z wami żegnam, ale cześć, pa, i widzimy się w naszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to zostawcie łapkę w górę. Na razie, cześć, trzymajcie się, pa, 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 pa. I widzimy się w następnym odcinku. Róbcie więcej, bo mi są potrzebne nagrywania.